chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich naszych mieszkańców na sobotę najbliższą o godzinie 11:00, spotkanie na stadionie. Będzie uroczyste otwarcie zmodernizowanego kompleksu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Będzie można spróbować wystartować w trzecim zamojskim teście Coopera, sprawdzić swoją kondycję. Spróbować również wystartować w różnych konkurencjach tutaj sportowych, rzucie młotem, pchnięcie kulą, skoków dal, skoków zwyż. Zabieramy ze sobą sprzęt sportowy, buty, dresy i wszystkich chętnych zapraszamy. Będą liczne nagrody, niespodzianki do wylosowania. Gwiazdą naszej imprezy będzie mistrz świata Paweł Fajdek, zawodnik naszego klubu Agros Zamość. Będzie można zdobyć autografy mistrza, zdjęcia. Także godzina 11:00, najbliższa sobota, Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Piątek 26 września, wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. A o czym dzisiaj powiemy? Obwodnica Lublina otwarta. Ostatni dzwonek na studia. Mistrzostwa miasta i powiatu. Wczoraj oficjalnie otwarto pierwszy odcinek obwodnicy Lublina. Na resztę trasy kierowcy poczekają do końca października. Pierwszy odcinek drogi ekspresowej S17 między węzłami Jastków i Lublin-Sławinek został oficjalnie otwarty. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a była to pokaźna grupa polityków, urzędników, menedżerów. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że dla Lublina jest to jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza, inwestycja drogowa. Inwestycja, która z wykupem gruntów kosztowała nas blisko 400 milionów złotych, a sama budowa około 320 milionów. Odcinek tej drogi to blisko 8 km. Ponadto wybudowano też 2 km łącznika do Alei Solidarności. Kolejne odcinki S17 będą otwierane w najbliższych tygodniach. Obwodnica Lublina łącznie będzie miała ponad 22 km i pozwoli na całkowite ominięcie miasta. Dla Lublina S17, którą my właśnie zaczynamy tutaj, dla nas ona się tutaj zaczyna, to jest budowanie dostępności komunikacyjnej. Tak jak lotnisko przyciąga to inwestorów i już dzisiaj możemy powiedzieć, że ta inwestycja w momencie jej realizacji, a dzisiaj ją oddajemy przecież do użytkowania wszystkim mieszkańcom, już w trakcie realizacji przyciągnęła inwestycje. A zatem dostępność komunikacyjna jest główną przesłanką rozwoju gospodarczego. O tym trzeba pamiętać. Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów Lublin-Piaski współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na zamojskich uczelniach powoli kończy się rekrutacja. Zobaczmy, na jakie kierunki są jeszcze wolne miejsca. Na każdej zamojskiej uczelni odczuwalne są skutki niżu demograficznego. Z roku na rok studentów jest coraz mniej. Uczelnie wciąż prowadzą nabór. Do 30 września można składać dokumenty na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. W tej chwili prowadzimy nabór na studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia, na studiach pomostowych z pielęgniarstwa i na kierunku również fizjoterapia, ale studia magisterskie, czyli drugiego stopnia. Największym powodzeniem cieszy się kierunek fizjoterapia. Fizjoterapia rzeczywiście zaczyna być kierunkiem bardzo prężnie działającym z różnych również względów, takich, że zawód fizjoterapeuty będzie porównywalny z zawodem lekarza medycyny. Dlatego, że w tym momencie to lekarz nadaje jakby profil działalności fizjoterapeucie, prawda? Diagnozuje i na przykład wysyła na zabiegi do rehabilitanta, do fizjoterapeuty. Przymiarki są takie bardzo już konkretne, ustawowe, że fizjoterapeuta będzie niezależnym specjalistą z tego zakresu, czyli będzie osobą, która zdiagnozuje pacjenta i będzie mogła równocześnie jakby odpowiadać za całokształt leczenia.
To jest bardzo ważna rzecz w tym momencie, jeśli chodzi o ten zawód i mam nadzieję, że przysporzy dodatkowych również atutów, jeśli chodzi o kierunek i równocześnie studentów w Wyższej Szkole Zarządzania Administracji w Zamościu. Formularz rekrutacyjny można składać osobiście w budynku uczelni przy ulicy Sienkiewicza bądź też online. Nabór na studia prowadzi także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. Praktycznie przyjmujemy tak jak we wszystkich niemal szkołach wyższych na wszystkie kierunki, ponieważ limity są zdecydowanie wyższe niż aktualne potrzeby. No mamy nadzieję, że te potrzeby zostaną wypełnione w najwyższym stopniu. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy w najbliższym czasie, no bo niestety i przyjmowanie studentów też jest ograniczone. Tutaj ilość studentów zwiększają obywatele Ukrainy. Na Ukrainie w ogóle chyba zaczyna zauważać się również niż, mimo że Ukraina posiada zdecydowanie mniej uczelni niż w Polsce, bo na Ukrainie funkcjonuje tylko 210 uczelni, w tym 90 prywatnych, no a w Polsce mamy ponad 400. Więc obserwuje się niż. No i kwestia również i wojny na wschodzie no jest zauważalna, bowiem nie da się ukryć, że część młodzieży trafiła do wojska albo do gwardii i znajduje się z tych wschodnich terenów, zachodnich terenów Ukrainy znajduje się w tej chwili na wschodzie. Wolne miejsca na swoich kierunkach ma także Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu. Tradycyjnie od wielu lat, jako że jesteśmy pierwszą uczelnią w regionie, która zainicjowała ten kierunek, jest to bezpieczeństwo narodowe i zaraz po nim kontynuacja kierunku od początku istnienia uczelni, czyli administracja. Niestety niżem demograficznym, na który nasz region zdecydowanie tutaj cierpi, ubytkiem młodzieży w stronę większych aglomeracji miejskich, ośrodków akademickich, tak, zdecydowanie tak, aczkolwiek myślę, że nie możemy w tym roku powiedzieć o spadku naboru. Powiedziałbym, że jest on utrzymywany na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że rok akademicki rozpoczyna się już 1 października. W dyscyplinach lekkoatletycznych rywalizowała ze sobą młodzież z Zamościa i powiatu zamojskiego. W trakcie czwartku lekkoatletycznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano otwarte indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w lekkiej atletyce dla gimnazjów. Gościem specjalnym był mistrz świata Paweł Fajdek. Dzisiaj mamy kolejną edycję czwartków lekkoatletycznych. Mamy również, korzystając z tego, że jest tak dużo młodzieży, otwarte Mistrzostwa Miasta i Powiatu Zamojskiego LZS w lekkiej atletyce, stąd te dekoracje. Wykorzystujemy Pawła, który przyjechał na spotkanie jutrzejsze do Zamościa, więc w dniu dzisiejszym Paweł dekorował najmłodszych. Młodzież startowała w takich konkurencjach jak skok wzwyż, bieg na różnych dystansach, rzut kulą, rzut oszczepem, skok w dal. Dzisiaj jest w sumie niezła frekwencja. Przed tygodniem była jeszcze lepsza. Zobaczymy, jak będzie dalej. Pogoda też ma duży wpływ na to, jaka jest frekwencja na tych zawodach, na czwartkach lekkoatletycznych. Zwycięzcy indywidualnych Mistrzostw Miasta i Powiatu Zamojskiego LZS otrzymali pamiątkowe medale. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.